Ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo. Może nie zadać pytanie, Panie Przewodniczący, ale chciałbym tutaj, korzystając z okazji, że ten punkt, projekt uchwały jest w tej chwili jakby omawiany, złożyć wniosek związany z projektem tej uchwały. Na podstawie statutu miasta i gminy Lwówek składam wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszych obrad zmian w projekcie uchwały nr 27160/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, polegający na zwiększeniu poprzez przeksięgowanie w poszczególnych działach budżetu środków na finansowanie remontów dróg gminnych na terenie gminy Lwówek w 2017 roku. W związku z tym wnoszę o przeksięgowanie środków z niżej wymienionych działów na remonty dróg gminnych. Pierwszy z działu 900, ja nie będę tutaj czytał rozdziałów i paragrafów, to jest montaż lamp solarnych, kwotę 130 tysięcy złotych, do działu 600, czyli drogi publiczne, przebudowa dróg gminnych dojazdowych. Drugie z działu 750, administracja publiczna, kwotę 5500 zł, woda dar natury, do działu 600 na przebudowę dróg gminnych. Trzecie, obniżenie planowanych wydatków dla instytucji kultury na 2017 rok w paragrafie 4300, zakup usług pozostałych imprezy ogółem z kwoty 229 200 zł, przenieść kwotę 79 tysięcy do działu 600, czyli na przebudowę dróg gminnych. Łącznie stanowić to będzie kwotę 214 500 zł, co pozwoli na szerszy zakres remontów dróg publicznych gminnych. Uzasadnienie jest takie. Stan dróg gminnych jest w opinii wielu znaczącej grupy mieszkańców wsi, gminy Lwówek wręcz tragiczny. Ostatnie roztopy wiosenne spowodowały wielkie utrudnienia w życiu codziennym mieszkańców w wielu miejscowościach. Faktem powszechnie znanym są wieloletnie zaniedbania w utrzymywaniu infrastruktury gminnej sieci dróg na terenie gminy Lwówek. Mając na względzie wnioski mieszkańców o jak najszybsze remonty dróg gminnych, wniosek uważam za zasadny. Jednocześnie, Panie Przewodniczący, chciałbym wnieść, o ile można, o wysłuchanie uwag przybyłych na sesję mieszkańców gminy dotyczących stanu i sposobu remontowania dróg na terenie naszej gminy przed głosowaniem niniejszego wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, to jest wniosek formalny, tak? Tak. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Ja, Panie Przewodniczący, jeśli można, zadałam to pytanie do Pana Czarkowskiego w kwestii tego wniosku formalnego w sprawie przeniesienia tych środków budżetowych na drogi. Panie Czarkowski, ja bym chciał wiedzieć, które odcinki będą według Pana miałyby być zrobione w jakich miejscowościach? Jakie to będą odległości, jakie odcinki, jakie długie? Ja tutaj nie mogę decydować, jakie odcinki, jakie długie, bo potrzeby są duże. No ale, to, nie ale wie Pan gdzie, no to chciałbym wiedzieć, gdzie? Chciałbym wiedzieć, czy mój okręg... Na przykład w Grodzku, na przykład w Kmilinku, na przykład w Brodach, tym można się... Dobrze, ale proszę Pana, w moim okręgu wyborczym Brudki. Jeżeli jest taka potrzeba, ja nie widzę problemu. No nie, no Pan to są potrzeby, ja bym chciał wiedzieć, który odcinek będzie. Pan nie widzi potrzeby remontu dróg gminnych? Nie, chwileczkę, Panie Czarkowski, chwileczkę. Ja nie mówię, że nie ma potrzeby, tylko ja chcę, zanim będę głosował za wnioskiem Pana, chcę wiedzieć, który odcinek w mojej miejscowości będzie zrobiony. Ja tego nie wiem. Wnioskowałem o przeksięgowanie, żeby tych środków z tych trzech pozycji, z tych trzech działów, żeby zwiększyć pulę na remonty dróg gminnych. A to już jest w gestii, na przykład może być rady czy pana burmistrza, gdzie te drogi będą robione według potrzeb. To czyli rozumiem, że opiera się pan na potrzebach własnego z punktu widzenia, tak? Nie ma pan odmienny punkt widzenia, nie ma potrzeby remontu gminy. Nie, panie Czarkowski, nie, chwileczkę. Ja już pan tu nie rozmywa sprawy. Nie, panie Czarkowski, chwileczkę. Tylko panowie, spokojnie, spokojnie. Chwileczkę, panie Czarkowski. Ja wyraźnie powiedziałem, że ja uważam, że należy remontować drogi. Chyba, że pan rzeczywiście nie rozumie słów, jeśli się mówi w języku polskim. Ale panie Czarkowski, mnie tylko interesuje to, że jeśli się przesuwa budżet, przenosi się środki z czegoś na coś, to ja chcę wiedzieć na co, ile, w jakim, gdzie to mają być. Tak jak pan burmistrz mówi na komisji. Chwileczkę, panie Czarkowski, jeszcze nie skończyłem. Jak pan burmistrz na komisji czy radni o coś wnoszą, to się mówi, że z tego działu, tak jak pan burmistrz mówi, przenosi się na to czy na tą drogę, bo będziemy robić projekt i musimy mieć własne środki do Schetynówki czy do dróg z Urzędu Wojewódzkiego. I taka odpowiedź mnie interesuje. Które drogi chciałby pan widzieć jako największe potrzeby? Bo widzę, że ma pan rozeznanie, czyli przyjmuję, że wie pan gdzie. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie radny, jeżeli można, panie przewodniczący, otóż
gdy przyjmował pan budżet na 2017 rok, tam jest pozycja. Remonty dróg publicznych gminnych. 380 tysięcy. I tam nic więcej nie jest wpisane. Nie zadawał pan wtedy takich pytań dociekliwych. Mnie się wydaje, że tu nie ma problemu. Chodzi o przeksięgowanie. Można wydawać pieniądze na igrzyska w gminie. Jest tylko pytanie o celowość, o jakiś, jakby to powiedzieć, kolejność działań przy wąskim, przy małych możliwościach funduszu gminy, budżetu gminy. Ale pan nie mówi o imprezach, ale też pan chce zabrać oświetlenia publicznego, o które pan sam wnioskował, ażeby zrobić oświetlenie chociażby w Szkwielice, bo stwierdził pan, że jest takowa potrzeba. A teraz pan, gdyby na przykład mogła być tam jakaś lampa postawiona, sam pan chce środki zabrać. Jeżeli jeszcze można, panie przewodniczący, mnie tutaj chodzi konkretnie nie o zabranie oświetlenia, tylko o przeniesienie tego wydatku 130 tysięcy na 11 lamp solarno-wiatrowych na remonty dróg gminnych. Uważam, że wydatek, ja nie głosowałem za tym akurat projektem uchwały, żeby wydawać 130 tysięcy na lampy solarno-wiatrowe, których skuteczność i efektywność działania jest bardzo niska, nie mówiąc już o kosztach utrzymania. Dlatego uważam to ten wydatek za mniej konieczny, lepiej dofinansować i wyremontować w tym momencie, w 2017 roku drogi gminy. Natomiast za te 130 tysięcy, jakby pan chciał wiedzieć, to można kupić na przykład 55 lamp, zamontować opraw zwykłych sodowych, zamontować 8 słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami i jeszcze wystarczy na 4 lata na opłacanie za zużyty prąd. To dla pana wiedzy. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? Bardzo proszę. Ja bym się chciał dowiedzieć, 130 tysięcy, tak? Tak, pan Czapkowski, o taką kwotę, o takiej kwocie rozmawiamy. 130 tysięcy bym się chciała dowiedzieć, ile to metrów jest utwardzania drogi, porządnie utwardzania, nie wysypania, tylko zrobienia uczciwie. Tak jak robimy wykorytowania, wyrzucenia, bo wyrzucanie, przywiezienie gruzu czy tłucznia i wysypanie w tą mokrą drogę w tej chwili, ja wiem, że państwo huby, brody, że nie możecie przejść, marszewo nie można przejechać. Ja bym się chciała dowiedzieć, ile kosztuje, ile zrobimy za 130 tysięcy, nie możemy liczyć, ile generalnie jesteśmy w stanie zrobić drogi, takiej tam pięciometrowej drogi. To znaczy w tym standardzie. W takim standardzie zagęszczenia i... No to jest tak. Rząd wydobył 150 metrów. 150 metrów, tak. To jest taki koszt uczciwie zrobionej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj pan Czapkowski jeszcze wnosił temat o tym, żeby dopuścić mieszkańców gminy. Ja uważam, że w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Będzie państwo mogli wypowiedzieć się w wolnych głosach i wnioskach. Za chwilę ten punkt będzie. Na to, co pan Czapkowski wnioskuje, mamy w budżecie, to jest bieżące utrzymanie i to jest między innymi też remonty bieżące dróg, mamy ponad 500 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy jest już na ukończeniu zapytanie ofertowe na zakup prawie 500 ton gruzobetonu w celach właśnie poprawy jakości dróg, przede wszystkim dróg gruntowych. Też chcę powiedzieć mieszkańcom wsi gminy, że w tym roku jest planowany asfalt, położenie asfaltu na jednej z drodze w Chmielinku razem z Pakosławiem. Jest to kwota 400 tysięcy złotych. Będzie to dofinansowane z byłego fondu. Z chwilą, kiedy termin technologiczny, mówię, pozwoli, bo teraz cokolwiek ruszanie to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ta droga równoległa Chmielinku będzie robiona to na tej zasadzie, tak jak tu już żeśmy postanowili, że będzie to gruzobeton plus ewentualnie na to gryz albo destru. Tak samo będzie robiona droga w Pakosławie. Na dzień dzisiejszy mówimy tu o Marszewie i połączeniu Marszewa z Zygmuntowem.
Szanowni Państwo, to też nie, gmina nie jest po prostu przez cały zeszły rok walczyliśmy prawnie, żeby odzyskać własny teren od rolników, którzy orali naszą drogę. Mówię o drodze połączonej między Zygmuntowem a Marszałem. Na dzień dzisiejszy status prawdy mamy taki, że mamy kamienie wpisane i ta droga też będzie robiona. Odejdzie mi robienie tego malutkiego odcinka drogi, który przynależy do gminy Lwówek, bo generalnie większość tej drogi należy do gminy Kusik. Szanowni Państwo, co do Grońska, do tej drogi w Grońsku jest sprawa jedna. Z jednej i z drugiej strony Grońsko ma wyjazd asfaltem. Został, co prawda, odcinek 300-400 metrów. No traf chciał, żeśmy się z asfaltami nie połączyli. No i ten odcinek też będzie przywrócony po kanalizacji do takiej wersji, żeby można dać na czas. No, sami widzicie, że przyszedł mróz, ziemia zamarzła praktycznie do metra. Był moment, że ta ziemia przyszła odwicz, puściło i wszędzie są kolejne. Przypuszczam, że w Mielinku jak puściło, jest już bardziej przejezd. Dla nas priorytetem jest utrzymanie dróg dojazdowych, gdzie dowozimy dzieci do szkół. Dziękuję bardzo. Także z mojej strony wnioskuję o odrzucenie tego wniosku w całości. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Panie Przewodniczący, jeżeli można jeszcze tutaj kwestii takiej. Mianowicie mieszkańcy wsi Mielinko i ja jesteśmy na tyle rozsądni i ten wniosek nie zmierza do tego, żeby natychmiast wysypywać tam tony gruzu. W mojej ocenie znacznie lepiej jest mieć do dyspozycji na remonty dróg gminnych nie 550, a 780 tysięcy. Bo te drogi, ja nie mówię, że z winy tutaj obecnego pana burmistrza sprawującego już przeszło jedną kadencję i pół swoją władzę, że z tamtych dróg wynika z zaniedbań, to się nawarstwia, bo to jest od lat. I znacznie lepiej, szanowni państwo radni, byłoby przeksięgować te pieniądze, może nie w takiej kwocie, o jakiej mówię, lub odłożyć tą dyskusję na przykład z tym wnioskiem na najbliższe komisje stałe i zwiększyć tą pulę. Apeluję do państwa jeszcze raz, zwiększmy tą pulę, bo tutaj nie ma żadnego problemu chyba. 5500 zł na wodę źródlaną, jak to ona się nazywa, to ja tu czytałem, dar natury, proszę pana, panie burmistrzu, to jest 5 przyczep 25-tonowych gruzu. A przecież zakład gospodarki komunalnej. To niech mi pan ten gruz za te 5 tysięcy załatwi. Ja panu załatwię. Niech mi pan daje, ja panu podwiozę pod urząd gminy. No to natomiast ciekawe, że pan jeżeli chodzi o wodę, nie mógł załatwić. Jeżeli chodzi o wodę. Dobrze, panowie, mówisz, spokojnie. Spokojnie, panie burmistrzu. Pan nie ekscytuje tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, to przecież Zakład Gospodarki Komunalnej nie tak dawno robił akcję, może pan śmiało zrezygnować z tych 5500 zł. Pijmy wodę z kranu, doskonałej jakości, świeżą wodę, smaczną wodę. Można w ten sposób to rozwiązać. 5 25-tonowych przyczep gruzu. Szanowni Państwo, także tutaj jest są możliwości. Jest kwestia też odpowiedzenia. Wie pan co? Ja powiem panu tak. Z pana, no to już tu sięga granic, bo ta woda, która jest wystawiona w urzędzie, nie służy pracownikom ani burmistrzowi, bo burmistrz idzie do ubikacji i pije z kranu. Ta woda służy do takich petentów, którzy przyjdą, słabo się poczują, przyjdą z dziećmi, dzieci chcą się napić. Jeżeli pan chce to odebrać, ja nie widzę żadnych problemów, tylko nad tym dystrybutorem napiszę, że woda jest niedostępna ze względu na działania pana Czartowskiego. Tak, to jest raz. Na pewno tak napiszę. Dziękuję bardzo. Wobec tego, szanowni państwo, formalny wniosek złożony przez pana Krzysztofa. Wobec tego przegłosujemy wniosek. Pan Krzysztof Czartowski złożył wniosek, dlatego przegłosujemy ten wniosek.
mówiący o przesięgowaniu środków na niżej wymienione działy, na remonty dróg, tak tutaj niżej jest zapisane. Kto z Państwa jest za tym, żeby się przychylić do tego wniosku? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc wniosek został odrzucony. Jedna osoba głosami za, przy dwóch wstrzymujących się, jeden przeciw. Znaczy za w tym momencie.